Witam dzisiaj serdecznie. W krótkim przeglądzie wiadomości z frontu walki z zarazą. Wiadomości są dobre. Nareszcie coś zaczęło się zmieniać. Okazuje się, że pierwsi politycy zaczynają pękać. Prezydent miasta Zielonej Góry powiedział, jak jest. Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra, opublikował się na fejsie i na stronie wiadomości Zielona Góra. Cytuję najważniejsze informacje. Dziś piszę kilka słów o strachu. Cała sytuacja związana z koronawirusem, który wywołał u wielu z nas poczucie lęku, obawy i strachu. Prawie wszyscy uwierzyli w to wszystko bezgranicznie i bezrefleksyjnie. No, w tym momencie już wiadomo, o co chodzi. Pamiętacie zakaz wstępu do lasu? Nie chodzi mi o to, że go wprowadzono. Chodzi mi o to, że my wszyscy byliśmy w stanie w to uwierzyć. Daliśmy się zastraszyć i stłamsić. Siedzieliśmy jak te barany w domach i słuchaliśmy specjalistów, w cudzysłowach specjalistów, którzy nawoływali, aby nie wychodzić z domu, nie chodzić do sklepu, do lasu, do szkoły. Wieszczyli, że wirus wisi w powietrzu, jak jakaś straszna zaraza i zaraz nas złapie, zaraz nas dosięgnie i wszyscy umrzemy. Pokazywano obrazki w TV o ludziach, których zamurowano w domach, o ciężarówkach i konwojach z trumnami. Mówiono, że nie będzie miejsc w szpitalach, że zostaną pozamykane. Psychoza strachu była wszechobecna. No i w sumie jest wszechobecna jeszcze gdzieniegdzie. W sklepach, w autobusach, na dworcach kolejowych, gdzie czarni gniotą ludzi do ziemi za to, że nie mają masek. No ale ciężko było się przed tym obronić. Wszystkich nas sparaliżował wszechobecny strach. Stan ten niestety dla części ludzi trwa dalej i nie mają jak przerwać tego zaklętego koła strachu. To prawda. Dalej, strach ten jest nakręcony przez media mainstreamowe. Boją się dalej. A przecież jak widać, nie jest to tak groźne i straszne, jak mówiono. I teraz jest clue odnośnie tego, co ten człowiek powiedział. To jest pierwszy polityk, który powiedział chyba prawdę. Przyznał się po prostu do winy. Wiecie, czego mi najbardziej teraz brakuje? Tego, żeby ktoś tak po ludzku nas za wszystko przeprosił. Wiadomo, nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądało. To prawda, nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądało. W styczniu wszyscy byli przestraszeni. Nawet ludzie w mediach netowych też nie wiedzieli, jak to będzie. Wszyscy się bali. Co tutaj ukrywać? Przyznajmy się, że tak było. Okej, mieli do tego prawo, ale dzisiaj już wiemy, że były to zbyt radykalne i nieprzemyślane kroki. Dlatego słowo przepraszam powinno paść w stosunku do nas wszystkich od tych specjalistów. Wszyscy jak jeden mąż daliśmy się wkręcić. Ja również. Dlatego jak inni nie potrafią, ja mówię o wszystkim przepraszam. Za to, co się stało. Za to, co się wydarzyło. Za zamykanie wszystkiego, w tym również cmentarze. No, cmentarze nie były dla wszystkich zamykane. Pamiętamy Krasnała, który był na cmentarzu.
i powiedział wcześniej przed cmentarzem dla swojego, nie wiem, przydupasa, żeby zdjął maskę i się do niego wyraził idioto. No, tak było. Naprawdę szczerze i z całego serca przepraszam. Jest mi strasznie przykro, że tak się stało, że byłem jednym z trybików tej bezwzględnej maszyny. Tutaj bardzo dobrze powiedział. Jako polityk, urzędnik, był trybikiem tej bezwzględnej maszyny. Ta bezwzględna maszyna dalej istnieje, ale coraz więcej ludzi się wyłamuje. I mam nadzieję, że więcej takich ludzi będzie jak pan prezydent Zielonej Góry, który przyzna otwarcie, że to wszystko jest pandemią ściema. Wiem, że jeszcze wiele przed nami, ale nie należy się aż tak tego bać. Ludzie na całym świecie chorują na wiele różnych chorób i nigdy nie było takich cyrków jak teraz. Panie Januszu Kubicki, wielki szacun. Przechodzimy dalej do wiadomości. Dla tych, którzy naprawdę się uparli do noszenia masek, noście. To jest wasza prywatna sprawa. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Maski nie da się nosić 24 godziny na dobę, czy kilku godzin. Każdą maskę trzeba zmieniać. Maski chirurgiczne trzeba zmieniać średnio co 15-20 minut. A przynajmniej wtedy, gdy maska zaczyna być wilgotna. No, tak jest zapisane w instrukcji od producenta. Maska, która jest wilgotna, znaczy już jest zawilgocona przez nasz oddech, stwarza większe zagrożenie nie tyle nawet dla ciebie, co dla otoczenia. Więc zwróć uwagę na to, że jeżeli wchodzisz do sklepu i wyciągasz maskę z kieszeni, którą używasz po raz wtóry, to ona większe zagrożenie stwarza dla otoczenia niż ci ludzie, którzy wchodzą bez maski do sklepu. Jak to powiedział wczoraj inspektor sanitarny? Że on nosi dwie maski w kieszeni. A ile ty nosisz masek przy sobie? Zwróć uwagę, że wchodząc do autobusu musisz założyć maskę. Wychodząc z autobusu musisz ją zdjąć. Ale musisz ją zdjąć i musisz zdezynfekować ręce. Przed nałożeniem maski musisz zdezynfekować ręce. Więc no to takie trochę bez sensu. Inna sprawa. Czy ty, człowieku, który te maski tak propagujesz, czy zwróciłeś na jedną uwagę? A, może inaczej. Zadam ci pytanie. W jaki sposób te maski usuwasz z naszego otoczenia? Nie wiem, czy wiesz, ale żeby maskę zdjąć zgodnie z zaleceniami, musisz po zdjęciu tej maski ręce zdezynfekować. Maska musi być zamknięta w zamkniętej folii, worku czy czymkolwiek innym. Inna sprawa. Tych maseczek według istniejącej pandemiopsychozy nie wolno wyrzucać do śmietnika. Powinny istnieć śmietniki do tego specjalnie stworzone. Nie wiem, biohazard jakiś, kurne, nie wiem jak to nazwać, tam angielskiego dobrze nie znam, ale bio coś tam, nie? I teraz pomyśl sobie, czy widziałaś gdzieś wokół nas takie śmietniki? A inna sprawa. Te śmietniki powinny być też przewożone przez odpowiednie służby. Później utylizowane przez odpowiednie służby. Czy coś takiego jest u nas?
jakoś tego nie słyszałem. Ale zalecenia sanitarne takie są. No to pomyślcie, ludzie. To jest chyba jakaś pandemia ściema. Dziękuję na dzisiaj. Życzę miłego.